Cześć, witajcie. Sezon grzewczy za nami. No i nie ukrywam, że długo oczekiwany przeze mnie też film odnośnie porównania pompa ciepła względem bufora. Od początku tego kanału mówię Wam o opłacalności pompy i dzisiaj Wam właśnie to pokażę, jak to wygląda faktycznie. I to chyba pierwszy materiał w internecie będzie, gdzie mamy rzetelne porównanie w tym samym budynku, na takiej samej instalacji i z takim samym zapotrzebowaniem. Ja też Wam robiłem już pewne porównania do pomp ciepła na podstawie wyliczalnego zapotrzebowania energetycznego. No bo tak się dobiera urządzenia i mniej więcej tak można porównywać. Natomiast od początku kanału też Wam powtarzam, żeby brać poprawkę na to, co przedstawiają Wam tabelki, jeżeli chodzi o COP, żeby brać poprawkę na to, co pokazują Wam te ładne, kolorowe wyświetlacze z pomp ciepła, z tego względu, że to wszystko jest głównie marketingiem i głównie na podstawie badań laboratoryjnych. Materiał o tym, co to jest COP, SCOP, a tak naprawdę najbardziej wiarygodne SPF, bo to jest najbardziej wiarygodnym współczynnikiem działania i sprawności pompy w danym domu i na danej instalacji, zrobimy sobie osobno. Tutaj, słuchajcie, mamy grzałkę, czyli praktycznie 100% sprawności, bufor i pompa ciepła, która dzięki firmie ProEnergy, tu sobie zobaczcie, jak ta pompa wygląda, jestem w stanie Wam pokazać właśnie takie rzetelne porównanie w tym samym budynku. Ale żeby, słuchajcie, żeby to miało ręce i nogi, bo już gdzieś tam są jakieś tam zarzuty wobec, nie wiem, samego urządzenia, samej instalacji, podłączenia tej pompy ciepła u mnie w domu, no to trochę słów na ten temat. O co chodzi? No zaraz będą zarzuty, że pompa ciepła na przykład, że to jest chińska pompa, że słaba i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, w tamtym roku zamontowano w Polsce około 250 tysięcy pomp ciepła, z czego ponad 150 tysięcy to są czyste importy chińskich pomp ciepła. Czyli zdecydowana większość w domach, które sobie wszyscy wy montujecie i kowalscy, którzy sobie montują, to zdecydowana większość pochodzi właśnie z Chin i jest na takich samych podzespołach jak pompa, którą ja dostałem. Skoro Wy wierzycie w COP, SCOP, te, które Wam przedstawiają instalatorzy, które pokazują Wam, nie wiem, tabelki producentów, dlaczego ja mam nie wierzyć, że moja pompa ma też taką samą sprawność? I tym tokiem, zakładając tą pompę, chciałem sprawdzić, czy faktycznie tak jest. I to, co ja pewnego czasu już Was, to, co Wam tłumaczę od pewnego czasu i pewnego okresu, żeby patrzeć na to trochę z przymrużeniem oka, pokazuje się po prostu czystą prawdą. I słuchajcie, u mnie, dla tych, którzy nie chcą oglądać, u mnie za cały sezon pompa ciepła względem bufora wyszła mi sprawność poniżej 3. Ale dlaczego tak się wzięło i dlaczego tak to wygląda? No to też jest dosyć istotna kwestia. No, były też już słuchy, z którymi rozmawiam, niektórymi instalatorami też innymi, że może mieć to znaczenie, iż mam bufor. Tylko teraz tak, straty buforowe, że jakby było do instalacji podpięte, byłoby wyższa sprawność. No w pewnym sensie można się tutaj zgodzić. To znaczy tak, jeżeli byśmy na przykład pominęli bufor i dali bardzo mały bufor na powrocie i ustawili typowe grzanie na zasadzie krzywy grzewczej, jak najbardziej też jestem w stanie stwierdzić, że pompa wyciągłaby wyższe COP, SCOP, czy tam wyższą sprawność, tak? Czyli uzyskalibyśmy wyższe wyniki. Pytanie, czy te wyniki będą, nie wiem, wyższe o aż jeden punkt? No moim zdaniem nie. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, ja swoją instalację zasilam, swój bufor zasilałem temperaturą średnio 31-32 stopnie. I doskonale wiem, że jest to bardzo niska temperatura już zasilania. Wiem też, że mój dom nie potrzebuje takiej temperatury, bo między innymi ten sezon grzewczy mi to pokazał, z tego względu, że mając w buforze prawie 900 litrów wody o temperaturze 31-32 stopni, ja nie zużywałem tej ilości wody cały czas 24 godziny na dobę i moje
ogrzewanie, czyli moja pompka obiegowa i tak dalej, nie chodziła cały czas, a wręcz odwrotnie, chodziła bardzo mało. Ale to jest też inny aspekt. Dlaczego? Bo mamy znowu jedną z najcieplejszych zim, grudzień najcieplejszy w historii, styczeń najcieplejszy w historii i ogólnie cała zima i średnia temperatura była jedną z cieplejszych, jak nie jedną z najcieplejszych przez x lat. Kolejna rzecz, straty ciepła. Słuchajcie, ja tu mam coś takiego i teraz mi powiedzcie, to jest prosta fizyka, bo też są zarzucania, że jeżeli pompa ciepła bazowałaby bez bufora, no to też by wyciągła wyższe COP. No dobra, tylko teraz tak, mamy bufor 1000 litrów, mamy temperaturę zasilania pompy 31-32 stopnie, w domu mamy 22-23 stopnie i mamy bufor, który był wcześniej grzany grzałkami do temperatury 75-80 stopni i w domu też było 22-24 stopnie. No to teraz zadajmy sobie pytanie, w którym z tych dwóch przypadków mamy większe straty postojowe bufora? No fizyka jest bardzo prosta. No oczywiście, że mamy w tym przypadku, tak? No bo różnica temperatury w domu, gdzie mamy 22-24 stopnie, a temperatura, gdzie mamy 75-80 stopni, do takiej małej różnicy temperatur rzędu, powiedzmy tam 10 stopni, sprawa jest prosta. Dużo wyższe straty postojowe występują w przypadku bufora. Dlatego ja uważam nawet, że COP, które jeszcze teraz mam przy zastosowaniu takiego bufora i dając taką temperaturę, w teorii jest jeszcze niższe, no bo tu mam wyższe straty, tu mam niższe straty, tu mam większe straty, a dużo więcej energii grzałki pobrały. Jakbyśmy mieli odjąć straty, no to moim zdaniem stosunek ilości poboru energii do oddanej energii między pompą ciepła a buforem byłaby jeszcze niższa. Kolejna rzecz, tak jak wspomniałem, 150 tysięcy pomp ciepła to Chiny. Słuchajcie, no ten zarzut odnośnie tej pompy ciepła. Ta pompa ciepła jest naprawdę ok, ma bardzo proste sterowanie. Ja namawiam, znaczy przepraszam, może nie namawiam, polecam jak najbardziej. U mnie chodziła, no nie jestem w stanie Wam powiedzieć, ile godzin chodziła, bo nie ma tam takiego licznika. Musiałbym to na Zamelu sprawdzić i policzyć, ale chodziła cały czas bez najmniejszego problemu. Bardzo szybko wchodziła na obroty, jak trzeba było, zaraz się modulowała, co też Wam pokażę w innym materiale. Ale do czego dążę? Dążę do tego, żeby Wam powiedzieć, że 150 tysięcy pomp to jest bardzo dużo i to są wszystkie takie same pompy, takie firmy jak Fox Air. Ja tu sobie taką ściągę wypisałem, bo powiem Wam, tych nazw jest tak dużo, że ciężko mi, nie wiem, spamiętać je i za każdym razem, nie wiem, co kilka dni dowiaduję się o nowych nazwach. Słuchajcie, Fox Air, Blaupunkt, Deher, Proenergic, Keno, Shizen, Heiko, Haier, Neohit, New Light, Weber, Cospel, Midea, New Energy, Kasai, Tipi, Technics, Marohit i wiele, wiele innych. Słuchajcie, to są wszystko takie same pompy, na takich samych podzespołach, z tego samego zagłębia Chin i bazujące na takich samych mniej więcej algorytmach. Oczywiście gros tych firm wyposaża albo doposaża sobie te pompy w, nie wiem, swoje sterowanie, albo doposaża też w hydromoduły część tych firm. Natomiast same bebechy tego urządzenia, żebyście widzieli, no są takie same. Ta sprężarka nie pracuje, nie wiem, lepiej, bo ma jakieś tam inne sterowanie. Ona swoją sprawność ma. Wiatrak ma też swój zakres pracy i te wszystkie podzespoły, które tam się znajdują, są po prostu bardzo zbliżone albo takie same, bo część nawet z tych pomp ciepła wyjeżdża z tej samej fabryki. Więc warto wziąć to pod uwagę. Oczywiście być może jakieś markowe pompy, nie wiem, Daikin, Toshiba, nie wiem, no Panasonic, markowość tego urządzenia no, pozostawia wiele do życzenia, no ale jakieś, nie wiem, Buderusy, Bosche, Weissmany, nie wiem, Weilanty, tak? Być może sprawność miałyby wyższe. No ja namawiam, chętnie poświęcę swój budynek, przemontuję, zmienię instalację i byśmy sobie sprawdzili to rzetelnie, faktycznie, czy by tak było. Natomiast obstawiam, że jeżeli będą te wyniki wyższe, to nie będą jakoś kosmicznie wyższe, tak? Czyli jeżeli tu mam poniżej 3, to nagle nie zrobi się z tego 4, tylko powiedzmy pójdzie o, nie wiem, 2-3 do góry.
I takie jest moje zdanie. A to, jak to wygląda realnie, to właśnie widzicie dzisiaj i zaraz Wam jeszcze pokażę w tabeli. Słuchajcie, dość istotne też jest to, jaka jest temperatura zasilania. I tutaj to jest taki argument, który faktycznie może mieć znaczenie na wyższe COP, wyższą sprawność, na, nie wiem, na pozyskanie mniej energii albo na dostarczenie więcej energii, pobierając mniej prądu, tak? Czyli, no, czyli to tak zwane SCOP, sezonowe i sezonowa jego sprawność. Dlaczego? No bo jeżeli faktycznie przy takim domu dobrze ocieplonym jestem w stanie bazować na przykład na pogodynce, co możemy sobie też przetestować prawdopodobnie w przyszłym roku, no to wtedy może nie musiałbym wrzucać, tak jak w tym przypadku, temperatury do podłogi rzędu 30, 29-30 stopni, a byłoby to powiedzmy 26-25 stopni. To by spowodowało na pewno wzrost no, sprawności, czyli tego COP pompy. Tylko teraz pytanie znowu, czy to będzie, nie wiem, z 2,8, jakie teraz mamy, na 3,5-4, no wybaczcie, ja w to nie wierzę i jestem w stanie to przetestować, ale raczej tak nie będzie. Na pewno sprawność będzie wyższa, nie ma co ukrywać. Niemniej jednak, słuchajcie, oscylujemy w okolicach trójki. Wedle producenta tego czy innego i innych pomp, porównując karty katalogowe, te parametry są naprawdę bardzo zbliżone. Słuchajcie, to nie jest jakoś tak, że to jest jakaś tam wiedza kosmiczna, no bo to wchodzicie sobie w internet na stronę każdego producenta i tam jest karta katalogowa, bo musi być, no nie musi, no ale jest, posiadają taką i możecie sobie to spokojnie sprawdzić, czy właśnie tak to wygląda, jeżeli chodzi o zakres prac i sprawność tych urządzeń. No jeżeli te urządzenia rzekomo są przebadane, posiadają TUW, no to śmiem twierdzić, że powinno tak to być. A dlaczego tak nie jest? No o tym nakręcę Wam inny materiał. Nie jest tak dlatego, że COP powstało tak naprawdę na potrzeby pokazania i na potrzeby spełniania w zasadzie norm narzucanych przez instytuty, aby te pompy spełniały takie normy. SCOP jest brane pod obliczenia i też ma nam pokazać niby średnioroczny, jak to sama nazwa mówi, tak? Czyli season, sezonowy współczynnik sprawności urządzenia i on jest też tak naprawdę tylko wyliczany. Najbardziej rzetelny współczynnik to jest SPF i tak jak wspomniałem, nakręcę Wam o tym materiał, pokażę Wam różnicę i o co chodzi i tutaj właśnie mamy taką sytuację w moim domu, czyli mamy przez 4 lata pełne sezony grzewcze, grzałkę 1 do 1 i mamy podpiętą pompę ciepła do takiej samej instalacji, w takim samym domu, z takim samym zapotrzebowaniem, co też Wam zaraz pokażę i widzimy, jak takie urządzenie się sprawuje, a bardziej jak finalnie będzie nas to kosztowało, bo to też Wam powtarzam od samego początku. Nie płacicie za COP, SCOP, nie płacicie za współczynniki. Płacicie w złotówkach za kilowatogodzinę energii. I tutaj jest pies pogrzebany. I teraz zerkniemy sobie na tabelę. Co miesiąc możecie widzieć, jak to spisuje. Mamy rok 2023. Tu mamy spisane pobory. Styczeń, luty, marzec, kwiecień. Te wszystkie pobory mamy tu spisane. I grudzień 2022. W październiku i listopadzie grzałem klimatyzacją. Pompa rozpoczęła swoją pracę typowo grzewczą od 1 grudnia. I dlatego od tego momentu zakładamy sobie te kalkulacje. Słuchajcie, to mam spisane tutaj, czyli ilość kilowatogodzin poboru od miesiąca grudzień, od 1 grudnia, to jest 1390 kilowatogodzin. W tym materiale pompa ciepła plus pompa monoblok możecie sobie zobaczyć. To jest 1 grudzień i wskazanie licznika, jak żeśmy startowali z pompą, żeby nie było, albo żeby było wiadomo, skąd się wzięło te 1390 kWh. Czyli mamy 2053 start naszej pompy w grudniu. W tym oto materiale jest na kanale, można sobie zerknąć, jakby ktoś
nie dowierzał albo nie wiedział, skąd się wzięło. I ten licznik podłączyliśmy pod pompę trzyfazowy i ten mały licznik od początku był podłączony pod naszą pompę ciepła, kiedy jeszcze zamela nie było, abyśmy mieli całkowity wgląd, jeżeli chodzi o pobór energii, więc musimy sobie zerknąć, jakie mamy wskazanie. Teraz mamy wskazanie 3444 kWh. Tyle nam wskazuje ten mały licznik. Jeszcze raz. 3444,5 kWh. I to jest 1390 kWh. Natomiast bufor, słuchajcie, od 1 grudnia do końca sezonu grzewczego mam średnią 3939 kWh. I co jest tutaj istotnego? Istotne właśnie jest ta średnia. Dlaczego? Zobaczcie sobie sami, bo były też już takie głosy mówiące o tym, że każda zima jest inna. Mamy tu jasno pokazane, że tak nie jest, bo jeżeli mieszkasz w domu już jakiś czas, parę lat, to tak naprawdę co sezon grzewczy, mimo że bywają różnice temperatur, tego opału zużywasz tyle samo. I w przypadku grzałek i bufora i prądu 1 do 1 jest właśnie tak samo. I zobaczmy sobie, słuchajcie, rok 2019, 2018, nie mam po prostu, nie spisywałem jeszcze tak dokładnie. To znaczy pisałem na kartce, w takim notesie, ale tego nie posiadam. Mamy rok 2019, zużycie prądu COCWU, całe CO to jest 4713 kWh. Prąd 2020, słuchajcie, tutaj mamy w tabeli 4808 w tym miejscu, 4808 kWh, czyli to jest zużycie całego prądu na grzałki. Rok 2021, czyli trzeci rok z rzędu, 4769. Słuchajcie, to są rzędu kilkudziesięciu kWh różnicy, a mamy różne temperatury w sezonie, tak? Czyli to pokazuje, że jednak jest to bardzo porównywalnie rok do roku, więc takie zestawienie też jest bardzo mocno porównywalne i rzetelne jeden do jednego. Rok 2022, tu styczeń, luty, marzec, kwiecień, praktycznie do maja było grzanie grzałką, no druga połowa, październik, listopad, klimatyzacja i grudzień pompa, więc nie jesteśmy w stanie całego roku sobie spisać, nie bierzemy go pod uwagę, no bo to już skoro tam była grzałka przez pierwszą część sezonu grzewczego, a w zasadzie sezon grzewczy poprzedni zakończony grzałką, a ten sezon grzewczy 2023-2024 już klimatyzacjami, pompami, to już jest nieporównywalne. Ale czy lata z rzędu widzieliście, że się to praktycznie powtarzało i słuchajcie, to mam tutaj w tym miejscu spisane 2019, 4713, 2020, 4808, 2021, 4769. Zobaczcie sobie, jak mała różnica jest między sezonami, żeby nie było, że sezon do sezonu nie jest porównywalny. Jest bardzo porównywalny, bo jeżeli ten dom ci już wygrzeje w tym pierwszym czy drugim okresie roku, to choćby ta zima była bardziej sroga lub mniej sroga, tego pału mniej więcej pójdzie tyle samo. Średnia to jest 4763, ale że klimatyzacją grzałem dopiero od grudnia, to wywalam miesiąc październik i wywalam miesiąc listopad, bo znaczy klimatyzacją, pompą ciepła, bo wtedy grzały klimatyzacje, one mają dużo wyższą sprawność, październik to praktycznie był w ogóle nieogrzewany wyjątkowo w tym roku, więc nie biorę ich pod uwagę, porównujemy samą pompę. I tu mam spisane ilości za październik i za listopad, czyli mamy w 2019 815, w 2020 848 te dwa miesiące i 2021 810 te dwa miesiące. Średnia to jest 824. A mając już to, odejmujemy sobie od 4700 824, czyli bufor średnia przez ostatnie 3 lata wychodzi 3939 kWh prądu, czyli tyle pobrał mi bufor, niecałe 4000 kWh od 1 grudnia do końca sezonu. A pompa w tym sezonie wzięła od 1 grudnia do końca sezonu jeszcze raz 1390 kWh. Tak jak mówiłem, ogrzewanie podłogowe, ci co oglądają, znacie mój budynek, zasilanie z pompy
to jest 31 stopni, czyli zasilanie bufora to mamy 31-32 stopnie. Zasilanie na dom było wpuszczane 29-30 stopni. Bardzo ciepła zima, no jedna z cieplejszych, jak nie najcieplejsza od X lat. I co najważniejsze, żeby porównać tak naprawdę pompę do grzałek, do bufora, jeden do jednego. Ten sam budynek, ta sama instalacja i takie samo zapotrzebowanie. I mamy sprawność rzędu 2,83 przy bardzo dobrze ocieplonym budynku, dobrej instalacji podłogowej, niskim parametrze zasilania, bo tylko okolice 30 stopni. To Wam musi dać do myślenia i namawiam Was jak najbardziej do tego, aby rozmowa się rozkręciła w komentarzach, bo to będziemy mogli sobie później kolejny materiał zrobić i Wasze spostrzeżenia na przykład, czy Wasze sugestie wziąć pod uwagę. No, tak jak ja Wam powtarzam, ja patrzyłem od samego początku na pompę pod takim kątem, znając badania na przykład, bo w Niemczech od lat są prowadzone badania, w Wielkiej Brytanii są prowadzone badania, jaka jest średnia sprawność pomp. I 2 lata temu mówiłem, że to było 2,2-2,4. Dzisiaj ze względu na rosnącą sprawność, tak? No bo jednak te pompy z roku na rok są coraz bardziej sprawniejsze od 2, 3, 4 lat. No to taka średnia wychodzi w granicach 2,6, 2,8. Chyba ostatnio takie wyniki były robione, badania w Wielkiej Brytanii. Gdzieś mam, to Wam przy okazji pokażę. No ale mamy tu porównanie, słuchajcie, SCOP 2,83, czyli sezonowy współczynnik grzewczy prawdziwy, czyli tak naprawdę powinien to nazwać SPF. Jeszcze, żeby tylko na szybko rzucić Wam hasło, słuchajcie, współczynnik SCOP pompy wyraźnie jest napisane, no, coraz częściej stosowany, no, wiadomo, pozwala użytkownikowi porównać szacowaną wydajność energetyczną różnych pomp ciepła, różnych producentów, a do tego oszacować koszty zużycia energii i to jest współczynnik SCOP. Natomiast współczynnik, który jest prawdziwym i jedynym, jak najbardziej rzetelnym porównaniem w danym domu i w sprawności pompy, to jest współczynnik SPF, a w Niemczech jest taki współczynnik, który się nazywa IAS. Jest to wskaźnik SPF. Jest wskaźnikiem najbardziej rzeczywistym, ale o tym nakręcę Wam osobny materiał, bo jest jeszcze kilka innych artykułów, które warto sobie zobaczyć. Także słuchajcie, ja Was nie namawiam i nie mówię Wam, że pompa, i nigdy nie mówiłem, że pompa jest zła. Ja od początku mówiłem o opłacalności takiej inwestycji i w swoim domu dalej takiej pompy bym nie zamontował, ale o tym będzie kolejny materiał, bo zostawimy sobie to z kosztami prądu i z kosztami instalacji na dzień dzisiejszy. Takie jest moje zdanie na temat pomp ciepła, a tu macie jasno i wyraźnie pokazane, jaką uzyskałem sprawność w swoim niby bardzo dobrze ocieplonym domu, bo jeżeli pokazywałem Wam zużycie grzałek i tego typu rzeczy, no faktycznie jest dobrze ocieplony, bo tu nie ma co tego podważać. Ale to jest właśnie realna, rzetelna sprawność pompy ciepła w moim domu. 2,83 przy ogrzewaniu podłogowym. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hej, cześć.